To zacznę tę opowieść może od tego, że znajdujemy się gdzieś 20-25 km od Gdańska. Jest to bardzo trudne opowiadanie o tym miejscu, bo mieszkam w nim dopiero 2,5 roku i nie przyzwyczaiłem się jeszcze do niego tak jak do mojego ukochanego Gdańska. Miejsce to odkryłem kilkanaście lat temu z żoną. I tutaj od niemalże 3 lat jest mój dom. Jest to marszewska kolonia. W okolicach powstają ostatnie moje prace, ostatnie obrazy, które maluję we wszystkich 4 porach roku. Wszystkie 4 pory roku i w ogóle cała przyroda jest jakby takim hymnem pochwalnym lub jakąś taką muzyką składaną Panu Bogu w podzięce za to, że tak cudownie ten świat stworzył. Ja po prostu tylko to obserwuję i staram się to w jakimś sensie dobrze lub mniej dobrze to namalować. Jest tak pełno uroków związanych z pejzażem, a z ludźmi, którzy tu mieszkają i w ogóle klimatem 4 pór roku, które się tutaj widzi. Przez blisko rok nie mogłem przyzwyczaić się do tego miejsca właściwie z braku hałasu. Wszechobecna cisza, brak samochodów, ludzi. Nawet nie zdawałem sobie sprawy, jak bardzo tkwimy w tym szumie i jak bardzo bez niego nie możemy żyć. Aczkolwiek upływa jakiś okres czasu, naturalnego wyciszenia i muszę się przyznać do tego, że już do Gdańska i do jego okolic bym nie wrócił, bo brak ludzi mobilizuje do większej pracy. Co można by nam o malarstwie powiedzieć oryginalnego? Myślę, że tak naprawdę nic. Bardzo wielu malarzy opowiada o różnych swoich odczuciach, takich i innych. I ja tutaj tak naprawdę niczego wielkiego nie wymyślę, bo na temat malarstwa napisano, opowiedziano już bardzo dużo. Na pewno malarstwo i w ogóle związek ze sztuką musi zmienić człowieka. Nie wiem, jakim byłbym człowiekiem, gdybym nie był malarzem. Uprawiając jakby jedną dziedzinę sztuki, człowiek jak gdyby w jakimś sensie jest bliżej innych dziedzin sztuki. To jest bardzo piękne, bo ja tak czasami obserwuję ludzi, którym sztuka do niczego nie jest potrzebna, to tak naprawdę im bardzo tego współczuję.
Bardzo współczuję ludziom, których nie ciągnie ani do literatury, ani do muzyki, ani do filmu. Ludzie, którzy nie pragną mieć u siebie lub oglądać malarstwa, są jakoś, no nie czarujmy się, no jakoś ubożsi. Ludzie, którzy nie przeczytali kilku, przynajmniej kilku świetnych pozycji z dziedziny literatury, z dziedziny poezji, nie widzieli przynajmniej z 10 czy 15 wybitnych filmów, no nie bójmy się tego słowa, no są jakoś ubożsi od tychże pozostałych. Przez długi okres czasu myślałem sobie, że malarstwo nie jest moim głównym powołaniem. Marzyłem ciągle o reżyserii filmowej, może o aktorstwie, w mniejszym stopniu, ale generalnie myślałem, że film to jest moje ostateczne powołanie. Z czasem jednak przekonałem się, że malarstwo to jest wielka pasja i wielka miłość mojego życia. Nie ma niemalże spaceru, nie ma chwili wolnej, żebym o nim nie myślał. I myślę, że to jest moja pasja, która wypełnia mnie całkowicie. Okolica, w której mieszkam, jest tak malarska, że to naprawdę trudno sobie nawet wymarzyć lepszą. No być może wymarzyć można sobie lepszą. Lepsza to by musiałaby się znajdować w nieco cieplejszych rejonach Europy. Z tym, że zimą i tak bym przyjeżdżał tutaj, bo Reknica i jej zimowe przełomy to jest coś pięknego do oglądania i naprawdę ktoś, kto nie był, to serdecznie zapraszam. Jest to rzeczka leżąca zaledwie 20 km od Gdańska, a jednocześnie posiadająca w sobie jakiś taki klimat górski i naprawdę jest stworzona do tego, żeby ją dopieszczały obiektywy i zarówno aparatów fotograficznych, jak i oczy malarzy. Tak więc okolica jest przeurocza i ona na pewno pomaga tym wszystkim, którzy, tak jak ja, chcą malować w plenerze.
pasja do malarstwa pojawiła się właściwie, to trudno jak gdyby zmierzyć. To jest taki moment w życiu człowieka, który bardzo, bardzo jest taki ulotny. Na pewno spotkanie pierwsze z reprodukcjami obrazów chyba rosyjskich mistrzów, które przynosiła mi ciocia z biura, przynosiła mi ołówki, jakieś kredki i ja po prostu starałem się robić kopię tych rysunków. Wraz z moją przyjaciółką, która teraz jest we Francji, pod Paryżem, mieszka Basią, siedzieliśmy całymi godzinami rysując. Pewnie to się też wiąże z tym, że w moich czasach, kiedy dorastałem, nie było telewizji, nie musiałem oglądać lub nie mogłem przede wszystkim oglądać tysiąca minut dziennie różnych kreskówek, filmów, tylko chcąc po prostu przeżywać świat jakiejś fantazy młodzieńczych rozkoszy Indianami, kowbojami, ja po prostu musiałem to narysować. To były moje filmy. I tam być może wtedy rozpoczęła się taka przygoda z rysowaniem. Po 20, prawie 5 latach uprawiania tego zawodu wiem, jak w Polsce bardzo trudno być artystą, czyli człowiekiem, którego zawód nie jest opłacany regularnie co miesiąc, którego zawód wiąże się z wielką niepewnością jutra, bo sama przyroda jest zmienna i ona wymaga dostosowania się. Moja praca do przyrody, do warunków klimatycznych. Czasami obraz się zaczyna wiosną jednego roku, a kończy czasami wiosną następnego roku. Jest to bardzo, bardzo trudny zawód. Oczywiście wyglądający z zewnątrz bardzo, bardzo sympatycznie. No, człowiek wolny, niezwiązany z żadną firmą, dyrektorem, kierowniczką, taką czy inną. Nie ma się nad sobą, że tak powiem, pana, który batem pogania do pracy, ale ten wewnętrzny bat trzeba mieć w sobie. I bez tego wewnętrznej mobilizacji do pracy nie osiągnie się niczego. To jest bardzo trudne. Bardzo wielu ludzi tego nie potrafi. Czyli bardzo trudno jest przekonać siebie do codziennej pracy.
Bardzo brakuje mi tutaj oczywiście innego światła i mam w planach jeszcze podróże zagraniczne, które będę chciał realizować w najbliższym czasie, związane z tym, żeby znaleźć inną przyrodę. Marszewska kolonia jest bardzo piękna, ale to jest trochę tak, jakbyśmy codziennie jedli tę samą potrawę. Czasami oglądam jakieś programy w telewizji, gdzieś tam Discovery czy National Geographic pokazuje mi miejsca na świecie, które widząc mówię, Boże, szkoda, że tam nie jestem, bo bym tam chętnie rozbił sztalugi i namalował obraz. Niewątpliwie ciągnie mnie do coraz to ciekawszych, może nie tyle ciekawszych, ale innych miejsc. Niewątpliwie marzę ogromnie o podróżach i malowaniu całego świata. Byłem oczywiście w swoich podróżach artystycznych w Grecji, byłem na Syberii i marzą mi się dalej właśnie takie odkrycia nowych przestrzeni, nowej temperatury światła. No, najbliższe to są marzenia o północnej Normandii, tam gdzie malował Claude Monet, czyli Etretat. Bardzo bym tam chciał pojechać i namalować tam kilka obrazów. To miejsce jest tak piękne, widziałem to na wielu obrazach i malowałem i widziałem malarstwo z tego miejsca, więc chciałbym bardzo, bardzo to zrealizować w swoim życiu. Czy mi się to uda? Nie wiem.